Panie prezesie, najpierw oceńmy zawody, które zakończyły się w Bielsku Białej od strony organizacyjnej. Co mówili nasi zacni goście? No, z jednej strony byli zadowoleni z układu organizacyjnego i to cieszę się przy tej okazji. Mam okazję podziękować wszystkim tym, którzy w naszym klubie się do tego przyczynili. Jak zwykle sprawna współpraca z Urzędem Miasta w Bielsku Białej i przede wszystkim z organizatorem formalnej imprezy, czyli Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Czyli organizacyjnie myślę, że również my jako Rekord Bielsko-Biała stanęliśmy na wysokości zadania. No najgorsze, że nie mogli być z nami kibice. Faktycznie tego brakowało. Myślę, że w jakiejś mierze wynagrodziliśmy to transmisją internetową i można było być z chłopakami, nie tylko oczywiście z naszego klubu, w trakcie całej tej imprezy. No a teraz pomówmy o stronie sportowej. Nierówno grali w tym turnieju rekordziści i jest niedosyt, nie ukrywajmy, po brązowym medalu. No z pewnością jest niedosyt, ale to jest na takiej zasadzie, że ostatnio zdobyliśmy pod rząd 7 złotych medali, jeśli chodzi o męski futsal, czy młodzieżowy futsal w wydaniu chłopaków. W związku z powyższym nagle okazuje się, że zdobywamy brązowy medal, jest niedosyt. Cieszmy się z tego, że jest brąz, naprawdę. Wiadomo, do tej pory czasami niewielka jest różnica między zwycięstwem a porażką. Przegraliśmy po rzutach karnych w półfinale. Wydawało się w wygranym meczu z Hurtapem Łęczyca, ale też uznanie dla chłopaków z Łęczycy, że przegrywali z nami w różnych kategoriach wiekowych wielokrotnie i ciągle marzyli o tym jednym dniu, że kiedyś on nastąpi. No i smutek dla jednych, radość dla innych. Natomiast myślę, że trzeba i z biegiem czasu również docenić to, że nie przegraliśmy żadnego meczu w tym turnieju i w sumie 4 mecze wygraliśmy. To, z czego jestem w sumie dumny, to z postawy chłopaków w meczu o brąz. Jest to taki mały finał pocieszenia. Miałem tutaj wątpliwości, bo do tej pory zawsze wygrywaliśmy w meczu o brązowe medale, jeżeli kiedyś w historii przyszło nam coś takiego czynić. I miałem obawy, czy podniosą się chłopcy po tej porażce w rzutach karnych w półfinale, ale wykazali harducha, podnieśli się, uznanie dla nich. W latach, kiedy Rekord nie był jeszcze hegemonem w młodzieżowym futsalu, sam prezes podkreślał niejednokrotnie, iż ważnym jest, aby turniej jednak kończyć zwycięstwem. Tak, no mówiłem swego czasu, czasami więcej radości daje brąz niż to srebro, ale widzę, że również Hurtapowi Łęczyca to srebro przypadło do gustu, także na pewno się cieszą. Czwarte miejsce ekipy z Białegostoku, też pewnego rodzaju niespodzianka, to była bardzo silna ekipa, zrobiła tutaj dobre wrażenie. Także myślę, że i poziomy cały turniej, ale w szczególności ćwierćfinały i już sama strefa medalowa była ciekawa pod względem sportowym. Bartek, jeszcze na świeżo po zakończonym turnieju, pierwsze wrażenia. Na pewno jesteśmy wszyscy bardzo zawiedzeni wynikiem. Liczyliśmy na złoto, ale taka jest piłka, nie zawsze się udaje. Ale brąz to też jest blaszka przecież. Jest, na pewno, ale nikt na to nie liczył na pewno. Liczyliśmy na wyższe cele. Najmilszy moment tego turnieju, te 0,2 sekundy w sobotnim meczu z Tafem Toruń? Zdecydowanie tak. Bardzo ciekawa sytuacja. Cieszymy się, że udało się wygrać. Słyszałem, że zagraliście dokładnie to, co rozrysował w trakcie przerwy, o którą prosił trener Andrea Buccio. Tak, tak dokładnie było. Czyli ani cię nie ma przypadku w tym rozegraniu? Zdecydowanie nie. A powiedz mi słów kilka o niedzielnych meczach. Presja, nerwy? Tak, zdecydowanie były presja i nerwy. Ćwierćfinał poszedł gładko, ale półfinał niestety... Mieliśmy zwycięstwo w garści, ale niestety wypuściliśmy w ostatnich 2 minutach, a karne to loteria. Nie udało się. Były obawy, czy zdołacie się podnieść psychicznie przed meczem o brąz? Było ciężko, wszyscy byliśmy zawiedzeni bardzo, ale na szczęście udało się chociaż tutaj wygrać. Kolejny medal do kolekcji. Wprawdzie nie złoty, ale brązowy. Też ma swoją wartość. No tak. No. Oczywiście są nie tylko drużyny, ale zawodników też, które to podpisali ten brąz.
oczywiście dla mnie trochę smutne, bo ostatnie 6 mistrzostw miałem 6 złoty, czyli no to trochę jest, ale zawsze trzeba oceniać te bo zawsze jest medale. No. Smakuje trochę inaczej, ale zawsze jest medale, a zawsze byliśmy najlepsza trójka w Polsce, czyli no to trzeba tego się cieszyć, nie? Czyli w tej materii nic się nie zmieniło. Najtrudniejszy moment w tych mistrzostwach? Pierwszy najtrudniejszy moment było z meczem Red Dragon, który mieliśmy jakiś sygnał, że coś trzeba by było robić inaczej, nie? I chyba ten remis, który też trzeba to szanować, bo mi się wydaje, że ten remis zmieniło coś na głowę chłopaki. Że chyba rozumieli, że mistrzami jesteśmy tylko po wygranej finale. I potem dał efekty, bo staw Torun, myślę, że był mecz bardzo dobry, to graliśmy. 1/4 też graliśmy bardzo dobrze i praktycznie to po finale też, do ostatnie 2 minuty, no to mieliśmy cały czas pod kontrolą mecz, prowadziliśmy gry, ale niestety wiemy, jak jest futsal. Tu wystarczy 10 sekund i się odwróci wynik, jakie zachowania, która nie miała odpowiednia i no to się zmieni wszystko. No właśnie, pamięć ludzka ma to do siebie, że po czasie wyrzuca te kiepskie, złe momenty, zostają te fajne, te radosne. No takimi niewątpliwie będą końcowe sekundy meczu z Red Dragons. W wywiadzie z Michałem Groniem nasz zawodnik, kapitan drużyny, podkreślał, że to było niczym bramka Radka Polaszka sprzed lat w preliminacjach Ligi Mistrzów. Ja myślę, że tak dużo nie cieszyłem się po bramka ostatnie 10 lat. Jest pierwszy raz, który wysłali mnie nawet zdjęcie, jak cieszyłem się. I no, bramka, która dała nam awans jako pierwsza. W pierwszej grupie i było bardzo ważne, nie tylko dla mnie, dla chłopaków też. Bo liczyliśmy, że drabinka drugiej strony tabela była bardzo, bardzo trudna. Tym bardziej dziękujemy za brąz i za te emocje. Dziękujemy.